Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że spędziliście je dokładnie tak, jak chcieliście, że wszystko było w porządku, a przede wszystkim, że ten czas spędziliście w zdrowiu, rodzinnie i oczywiście szczęśliwie. Ja przybywam dzisiaj do Was z szybkim przeglądem moich prezentów, czyli co znalazłam pod choinką i przyznam Wam szczerze, że sama jestem mocno zaskoczona i uznaję, że chyba musiałam być bardzo grzeczna w tym roku, bo naprawdę sporo perełek otrzymałam. I ja oczywiście, moi drodzy, wiem, święta to nie tylko prezenty i to w ogóle o nie nie chodzi, ale ja wiem, że bardzo lubicie oglądać tego typu odcinki. Nagrałam taki w ubiegłym roku, no i właśnie pojawiły się tam głosy, że no przecież tu nie o prezenty chodzi. Dokładnie tak, ale moi drodzy, mam... Chcę Wam pokazać, może się zainspirujecie, może poszukujecie czegoś właśnie dla bliskiej osoby, nie macie kompletnie pomysłu, teraz zaczynają się też wyprzedaże, więc może któraś z tych rzeczy akurat będzie na fajnej promocji, zobaczycie sobie sami i już. Także tak, mam nadzieję, że film przypadnie Wam do gustu i co? Lecimy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to świeca. Świeca marki Twinkle Candle. Myślę, że marki nie muszę przedstawiać absolutnie nikomu. Jest to zapach mulled wine. Świeca miała już u nas swój debiut. Podcięłam oczywiście, zanim zapaliłam knot. I zobaczcie, jak przepięknie się wypaliła równiutko. Teraz oczywiście przed odpaleniem również ten podetnę. Także, o, proszę bardzo. Pachnie obłędnie. I powiem Wam szczerze, że jeżeli zależy Wam na takim intensywnym zapachu, żebyście mocno wyczuwali tę świecę, to nie wahajcie się i nawet kilka sobie postawcie. Ja mam właśnie, jak widzicie, małą, bo Gwiazdor chyba chciał, żebym faktycznie przetestowała, czy są te świece fajne, ale wiem już na pewno, że w przyszłości zainwestuję w kilka małych albo po prostu dwie duże. Wtedy ten zapach będzie przepięknie wyczuwalny, no bo u nas tutaj jednak metraż tego pomieszczenia, w którym nagrywam, jest spory. Tu jest salon, jadalnia, kuchnia, dlatego wiecie, chciałabym, żeby ten zapach się pięknie rozchodził i było go naprawdę mocno czuć. Kolejna rzecz to jest taki duecik z firmy Mydlarnia u Franciszka. Przepięknie zapakowany prezent. I słuchajcie, co tutaj mamy? I mamy tutaj przede wszystkim balsam z masłem Shea bądź Shea, jak kto woli, do pielęgnacji ciała, masażu, aromaterapii. Jest to przepiękny zapach, słuchajcie, pomarańcza z chili. Nigdy nie miałam produktów tej marki, ale już mi się, słuchajcie, podobają. Wydaje mi się, że na pewno się sprawdzą. Pachnie to obłędnie. Naprawdę obłędnie i zobaczcie, jaką ma ciekawą konsystencję. Także będzie testowanko. I słuchajcie, druga rzecz, bardzo ładna, to mydełko. Mydełko również pomarańcza z chili. I zobaczcie, tutaj ma zatopione takie różne cudeńka także. O, to jest ten zestawik. Kolejna rzecz, którą dostałam, to perfumy. Perfumy Chanel Chance. Także wow. Naprawdę wow. Ja przyznam Wam szczerze, że ja nie jestem jakąś szczególną fanką perfum. To nie jest tak, że ja muszę mieć toaletkę wypchaną po brzegi perfumami, ale jednak miło mieć takie klasyczne, fajne zapachy, które wiem, że no wiecie, co by nie było, ja mogę po nie po prostu sięgnąć. I tak uwielbiam właśnie Chanel Mademoiselle, uwielbiam zapach Jo Malone, kwiat nektarynki i miód. To są takie moje dwa top of the top. A tutaj, moi drodzy, chyba ja tak zapakowałam, ale wiecie, już używałam oczywiście tego zapachu. Przepiękny, naprawdę przepiękny. Nie jest mocny, nie jest intensywny, delikatny, powiedziałabym, że idealny na dzień. I nie tylko jeśli chodzi o te chłodne miesiące, także flakonik, proszę bardzo. I to jest, jaka to jest pojemność, nawet Wam nie powiem, to jest setka, to jest setka. Także tak to wygląda i powiem Wam, że mogę Wam polecić. Naprawdę, jeżeli nie lubicie mocnych zapachów, to zerknijcie sobie w perfumerii, bo ten jest dość świeży. Czuć tutaj jakieś kwiaty. Ja nie jestem specem w opisywaniu zapachów, ale mimo wszystko zapach wciąż jest dość łagodny. Taki właśnie na co dzień. I kolejna rzecz, moi drodzy, to moje takie małe, wielkie marzenie, taka zachcianka, kaprys. I przyznam Wam szczerze, że jakoś tak po prostu się nie złożyło, że wcześniej zakupiłam sobie to sama. A mowa tutaj o marce Pinko i to jest, moi drodzy, pasek. Pasek klasyczny. Pasek niestety też mocno podrabiany, jak zresztą też torebki marki Pinko w ostatnim czasie. Nie wiem dlaczego ja...
Jak wiecie, nie lubię podrób. To znaczy, jeżeli nie mogę sobie pozwolić na jakąś rzecz właśnie oryginalną, to stronie od podrób. Dla mnie to nie jest rozwiązanie absolutnie. Ale dobrze, wróćmy do paska. Czarno-złoty, także proszę bardzo, klasyczny wzór, znamy. I słuchajcie, co jest fajne w tym pasku, to to, że on wygląda bardzo dobrze zarówno w talii, jak i w biodrach, czyli na jeansach. Także widać, czekaj, nie widać. Już Wam go pokazuję. Tak on wygląda. Na sukienki, na jakieś takie dłuższe swetry, bluzki. No i oczywiście też do spodni. Potrzebowałam też, nie ukrywam, porządnego paska do spodni. I voilà, mamy. I ja, słuchajcie, mam pasek w rozmiarze S. Więc tak, jeżeli ktoś by był ciekawy, jestem bardzo, bardzo, bardzo z niego zadowolona. Jest przepięknie wykonany. I ostatnia rzecz. Marka Emu. Ale nie są to tym razem bamboszki, które już mam. Tutaj też taka wkładka. Pieniądze, słuchajcie, bielizna. Tego stwierdziłam, że Wam nie będę pokazywała, no bo to bez sensu. Ale te inne rzeczy takie, które mogą zainspirować właśnie na prezent dla kogoś, stwierdziłam, że pokażę. I słuchajcie, kapciuszki. Kapciuszki w kolorze takim kremowym. Tutaj jakaś nitka z nich wisi, nie wiem. No zobaczcie. Przepiękne, absolutnie przepiękne. One tak mi się dawno podobały, ale znowu, no, kapcie w cenie tak naprawdę porządnych butów. No wiecie, na siebie człowiek zawsze nie chcę tak dużo wydawać, tak mi się wydaje, zawsze kręci nosem, zawsze myśli. No i słuchajcie, tutaj z pomocą przyszedł Gwiazdor, także mam moje wymarzone, przepiękne kapciuszki. No i tak, zobaczcie, są absolutnie moim zdaniem przeurocze. Mam nadzieję tylko, że posłużą mi na dość długo. I jeżeli, słuchajcie, macie tego typu kapcie, dajcie koniecznie znać, jak dbacie o to futerko. Czyli na przykład, wiecie, jak ono się gdzieś tutaj wygniecie i tak dalej. Co wtedy robić? Jak to, wiecie, jak o to po prostu dbać? Także tak, moi drodzy. I ja mam, słuchajcie, te kapciuszki w rozmiarze 39, dlatego że ja normalnie mam rozmiar 38, ale jeżeli chodzi o takie buty płaskie, typu sandały, klapki, kapcie, to zawsze biorę rozmiar większy. Nie wiem, właśnie tak jakoś moja stopa jest dziwnie skonstruowana. W każdym razie jest to rozmiar 39 i pasuje idealnie, także bardzo, bardzo się z tych kapciuszków cieszę, jak ze wszystkiego zresztą. I dobrze, moi drodzy, to wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Dajcie koniecznie znać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. Być może którąś z tych rzeczy macie i możecie też wydać swoją opinię na jej temat. Będę bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie komentarze. Zresztą wiecie, że ja w komentarzach uwielbiam z Wami rozmawiać, zawsze na każdy komentarz odpowiadam. Dobrze, tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zapraszam oczywiście cały czas niezmiennie do subskrypcji mojego kanału, wtedy żaden mój film Wam nie umknie. Trzymajcie się cieplutko, ja sprzątam mój bałagan i do zobaczenia w kolejnych filmach. O, o, o.